Głowa do góry. Wychodź z dołka. Co oznaczają takie wyrażenia? One mówią o naszym pewnym nastroju, o tym, jak się czujemy. Zobaczmy, żeby mówić o uczuciach, przekazać jakąś informację o sobie, czy zanieść coś innemu, wystarczy 2-3 słowa, ale te słowa mają tyle w sobie treści, dlatego że tam jest użyta metafora. Ja muszę kopać piłkę w międzyczasie, bo pies nie da mi spokoju. A więc chciałem zwrócić uwagę Waszą dzisiaj na to, że jesteśmy ludźmi i ludzie myślą metaforycznie. Cały nasz rozwój, wszystkie osiągnięcia, nasz taki osobisty wzrost, rozwój osobisty jest związany z naszym myśleniem, a myślimy metaforycznie. Jeśli to zaakceptujemy i wykorzystamy, to rzeczywiście zaczniemy dużo osiągać. Zobaczcie, że ja często, mi się to podoba na przykład, ja lubię sobie wyobrażać pewne rzeczy i szukać podobieństw, analogii, dlatego używam różnych takich metafor, jakieś tam kostka Rubika, była cytryna, były jabłka, historie prawdziwe, mniej prawdziwe, śmieszne, i które są super takimi lekcjami do rozmyślania i do wyciągania wniosków. I czasami niektórzy, jak tam oglądają, widziałem w komentarzach, mówią, że to takie bajki, takie niepoważne. To takie jakby jak rozrywka można traktować, takie, no nie można tego traktować jako jakieś naukowe rozważania. Moi drodzy, okazuje się, że wszyscy naukowcy, fizycy, matematycy osiągali tylko na podstawie różnych metafor. Wszystko osiągali, jakby zaczynali rozumieć, badać, wyciągać wnioski i obserwując, leżał człowiek pod jabłonią, spadł jabłko i zaczynał myśleć o prawie ciążenia. Tak to wszystko powstawało. Tylko dzięki metaforycznemu myśleniu. Czasami nam brakuje jakby takich danych, faktów i język naukowy jest potrzebny, żeby stwierdzić, że o, coś jest poważne. To nie do końca tak. Chciałbym Wam taką najpierw historię jedną opowiedzieć. Otóż kiedyś byłem w Rosji za kołem polarnym, za Murmańskiem jeszcze, daleko, daleko na północy, noc polarna i tam miałem taki przywilej uczestniczyć w takim programie resocjalizacji i byłem z takim wykładem w więzieniu o zaostrzonym rygorze. No i to było takie ciekawe przeżycie. Ja tam byłem kilka razy tam i z tymi ludźmi rozmawiałem. To była grupa, kiedy ja tam pamiętam, wtedy byłem akurat około 35 osób. Taka grupa słuchaczy, był wykład, była dyskusja. To miało oparcie na Biblii, na zasadach biblijnych tam i tak dalej. No ale jeden z ludzi nagle się odzywa tam i mówi, dlaczego wszystko właśnie w tych metaforach? Czemu nie ma podanych konkretnych faktów, jak jest, tylko bardzo często używamy języka metaforycznego. No i w Biblii oczywiście Jezus mówił tylko w przykładach. O nim jest tak powiedziane, że bez przykładów niczego nie mówił. A więc tam jest mnóstwo różnych porównań, światło, ciemność i tak dalej. No i teraz ja zacząłem coś tam mówić, ale tam mój kolega, który ze mną był, wziął się za wyjaśnianie i podaje człowiekowi takie zadanie do myślenia i pyta go, niech pan spróbuje wyjaśnić dla dziecka słowo krąg, nie używając rąk i przykładów, po prostu słowami, wyjaśnić dla dziecka słowo krąg. Cisza zapadła. Za kilka sekund pada odpowiedź. Zamknięta prosta. Wtedy ja zapamiętałem to na całe życie. Dotarło do mnie, że ci, którzy siedzą tam w więzieniu i z nami rozmawiają, to niekoniecznie muszą być debile. To są ciekawi ludzie z głębokim myśleniem i naprawdę słuchają i analizują. Oczywiście dla dziecka nie wyjaśnimy słowo krąg, używając określenia zamknięta prosta, bo on musiałby te pojęcia jeszcze zrozumieć i jest to takie słownictwo, które może by nie dotarło. Potrzebne są, zobaczmy, gesty, rysunki, opisy, analogie, metafora, żeby przekazać jakąś inną informację nie tylko dla dziecka, to jest potrzebne w czasie wychowania, kiedy rozmawiamy z dzieckiem, ale jest to potrzebne też dorosłym. My się lepiej uczymy, kiedy zaczynamy sobie coś wyobrażać, porównywać, doszukiwać się pewnych podobieństw i pobudzamy w ten sposób nasze jakby myślenie, zaczynamy widzieć jakieś powiązania, co z czym, jakie ma związek, zależności, jakie zauważamy. Jest to bardzo skuteczne i pożyteczne. Dlatego wrócę, że do tych prostych określeń, od dawien dawna, to, co jest związane z górą i z dołem, albo jesteśmy w dołku, albo jesteśmy na szczycie, dlatego te wyrażenie podnieść głowę do góry, my dokładnie wiemy, o co chodzi i z jakimi to uczuciami jest związane, do czego zachęcamy. Dzięki temu, że mamy wbudowane już głęboko nasze
myślenia, ono jest myśleniem metaforycznym. Dlatego trzeba to wykorzystywać, kiedy czytamy, rozmawiamy, słuchamy. Ciągle trzeba sobie to wszystko maksymalnie wyobrażać, poświęcać na to czas. Niech to brzmi jak zabawa, ale takie nauczenie powiązane z zabawą, z takim kolorowym rozmyślaniem w umyśle jest naprawdę bardzo skuteczne. Miłego dnia, na razie.